mówisz? Przecież nie. Oczywiście, że nie możesz chodzić do szkoły dla potworów. Nie jesteś w ogóle straszna. Musisz najpierw nauczyć się podstaw i trochę postraszyć, a potem myśleć o dalszej nauce. Co? Ja nie jestem? Oczywiście, że jestem. Tylko muszę się przebrać. Nic o tym nie wiesz. Idę z tobą. Idę do Hani. Muszę ją o coś zapytać. Hania? Sama nie mogę iść do szkoły dla potworów. Muszę iść przecież z nią. Haniu? Hania? Co się dzieje? O co chodzi, Emma? Widzisz, że jestem troszeczkę zajęta. Co się dzieje? Bo chciałam cię spytać, czy mogłabyś iść ze mną do szkoły dla potworów, odprowadzić mnie chociaż. Co? Nie, ja muszę zająć się piją, kochana. Posprzątać jej akwarium i w ogóle. Zajmiesz się sobą sama? Niestety nie mam czasu dzisiaj. No dobra. Chodź, pija, chodź, musimy wyjść. Musimy posprzątać ci akwarium. Baw się dobrze, Emma. No, no, dobra. Zresztą jestem już wystarczająco duża i mogę iść sama, na pewno dojdę. Tylko muszę wziąć mój plecak z moim przebraniem i mogę ruszać. No to wezmę plecak Juliana i moje przebranie schowałam gdzieś tutaj, także wszystko powinno się zmieścić. No to jestem już gotowa. Dobrze, no to kurczę, może wezmę coś czerwonego z łazienki, może tą pomadkę. O, dobra. Wszystko już mam, co było mi potrzebne. Mogę ruszać. O, Emma, a ty gdzie się wybierasz? Ja, no, idę do szkoły strachu, dla potworów takiej. A, okej. Okay. No dobrze, dobrze, to życzę ci świetnej zabawy. Skąd ona bierze pomysły na te swoje zabawy? Szkoła potworów, dobre sobie. No dobrze, baw się dobrze, Emma. Wróć tylko szybko. Co? Dlaczego mama w ogóle się nie zdziwiła, że idę do szkoły potworów? Może sama o niej wie? Może kiedyś chodziła? Chyba kiedyś ją zapytam. No dobra, no to co jeszcze potrzebuję? O, ketchup! To może wezmę ketchup. Tak, mama byłaby pewnie zła, gdybym wzięła tamtą pomadkę, także ketchup jest okej. Okay. No to mogę ruszać. No to idziemy. Uhu, witam wszystkich serdecznie. Pan Kostek już jest gotowy do rozpoczęcia kursu. A, prawie się spóźniłam. Ojejku, przepraszam, przepraszam za spóźnienie. Już jestem małą mumią. Czy mogę wejść? O, zaraz sprawdzimy listę obecności. Kto się wpisał? Dobrze. No to proszę wskazywać ręką swoje przybycie. Będę odczytywać. Także pierwsze miejsce to Franki. O tak, jestem tutaj. Już przybyłem na miejsce pierwszy. Dobrze. A kto tu jeszcze? Pani Drakulena. Tak, to jestem ja. Witam. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak mała mumia. Tak, to ja. O matko, chyba muszę udać bardziej groźny głos. To ja. Przyszłam. Dobrze, ale widzę jeszcze jedną osobę. Kim jest pan tutaj obecny? Nie ma go na liście. A, kapitan Szpon. Tak, nie zdążyłem wpisać się na listę. Przeszedłem na ostatnią chwilę. Proszę mi wybaczyć i dopisać mnie tutaj. O, rozumiem. Jasne, oczywiście. No to możemy zaczynać, skoro jesteśmy wszyscy. Możemy przystąpić do pierwszych zajęć zatem. Dziś straszenie ludzi na ulicy będzie naszym motywem przewodnim. Przepraszam, panie duchu. Czy ja mogę coś powiedzieć? Czy mogę coś powiedzieć? A, rozumiem. Tak, ale proszę zostawić tutaj swój plecaczek i swoje rzeczy osobiste. Nic nie zginie. A, dobrze, to zostawiłam. Ale super, wszyscy są tacy mili i w ogóle, kurczę, chyba będzie mi się chciało pić, bo jest tak ciepło w tym stroju, a plecak został w poczekalni. No dobra, ale super, w końcu jestem w szkole dla potworów. No, to dalej zaczynajmy, ja już mam chyba z 500 lat, nie będę tutaj wstał kolejnych 500, co jest? Ja chciałam coś powiedzieć i chciałam powiedzieć, że jesteście wszyscy super kompanami w szkole, jesteście super mili, strasznie znaczy się. No i chciałabym was zaprosić na potworną imprezę halloweenową w Playmobil City i do domów Roblewskich. Wszyscy jesteście mile widziani. Dobrze? O, prawdziwa impreza dla potworów, nieźle. Mega ubaw będzie, dzięki za zaproszenie, będę na pewno. O, ja niestety nie przyjdę. Nie mam czasu co roku. Mam zwyczaj leżeć w łóżku i to już zdecydowanie wystarczająco absorbujące zajęcie. O.